studiu Radia 5 kolejni goście. Dziś gościmy Grzegorza Bogdana, dyrygenta Suwalskiego Chóru Kameralnego i Krzysztofa Snarskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Viva Musica. Dzień dobry. Dzień dobry. A już myślałem, że panowie zaśpiewają. Chcieliśmy, ale nie mogliśmy ustalić wspólnie tonacji, w związku z tym mamy problem. 20 lat jak jeden dzień? Chyba szybciej niż jeden dzień, tak mi się wydaje. Wyrosło nowe społeczeństwo, nowe pokolenie w tym czasie. Nawet się nie obejrzeliśmy, jak nam dzieci porosły. Przynajmniej mi, bo Krzysiowi to jeszcze nie do końca. Rosną. Ale rosną, są w trakcie, tak. Natomiast generalnie wszystko się pomału rzeczywiście dokonało, tak? 20 lat to jest taki fajny wiek, tak nam się przynajmniej wydaje. W zasadzie nawet te 20 lat to jest też wiek niektórych chórzystów. Co znaczy, że rzeczywiście emerytura... Tak, przyszli na świat w momencie, kiedy ten chór powstawał. To jest chyba z nami. Tak, i to jest chyba takie najbardziej tak. A już tak całkiem poważnie, panowie, jak to się zaczęło? Zaczęło się tak zupełnie, prawie że spontanicznie, jak to zazwyczaj się zaczynają wszelkie artystyczne historie. Wspólnie ten chór powstawał przy Suwalskim Towarzystwie Muzycznym, też mniej więcej we wrześniu, i powstawał jako wspólny twór chór i orkiestra. Chór przetrwał 20 lat, orkiestra niestety nie. No i można by powiedzieć, że u podstaw tego chóru właśnie stało to towarzystwo, tak? To było całym jakimś tam inicjatorem powstania. Tu należy wspomnieć pana świętej pamięci pana Wyszkowskiego, pana Zdzisława, który przewodził w tym czasie towarzystwu. Nie ma go wśród nas, jednak w pamięci został. 20 lat to taki dobry moment na statystykę. Policzyliście wszystkie swoje koncerty, próby? Ilu członków miał chór, ile osób się przewinęło? Statystyka jest piękną nauką i można powiedzieć, że ponad 100 osób się przewinęło przez zespół. Najwięcej w czasie pielgrzymki papieża do Ełku. Ponad 200 koncertów udało się zrobić. Z próbami jest gorzej, bo regularność ich była różna, więc generalnie trudno jest przybrać jakiś dobrą regułę. Ale podejrzewam, że jeżeli około 10 prób w ciągu miesiąca. Czy to wszystko, wszystkie te osoby wymienione to profesjonaliści? Nie, oczywiście, że nie. Ja jeszcze tutaj poprawię, tylko chyba Krzysztofa, myślę, że tych osób było znacznie więcej, bo były takie sytuacje, w których część osób zostawała, część odchodziła i to tak trudno tę rotację tak naprawdę podsumować, bo myślę, że to było znacznie więcej. Jeśli chodzi o koncerty, to nie jesteśmy nawet w stanie chyba tak dokładnie określić tego. Próby to tak, jak powiedział Krzysztof, natomiast profesjonaliści nigdy wszyscy nie byli i pewnie nie będą, z tego względu, że ten chór w zamierzeniu jest zupełnie jakby innym. Tak. Kiedyś podczas jednego z koncertów właśnie słyszałem komentarz, że dzięki Bogu, że nie wszyscy z nas to profesjonaliści. I to jest niestety od jednego z członków. I to jest dużo prawdy, bo ten profesjonalizm taki wyrachowany zabija spontaniczność i radość muzykowania. I myślę, że najlepszym przykładem są na przykład chóry akademii muzycznych czy uniwersytetów muzycznych, które całkiem nie należą do najlepszych w kraju, jeśli chodzi o chóry kameralne. Także to jakby jest wyznacznik tego, co mówimy. Mimo iż to zawodowstwo właśnie mają na ustach. Tak. A suwalski chór kameralny, gdzie byśmy umieścili tak w krajowej liście? Też nie ma takiej znowu jednoznacznej miary, z tego względu, że repertuarowo to jest pierwsza liga. Natomiast pod kątem zaawansowania muzycznego każdego z członków to już jest troszeczkę inaczej. Jednak to są nauczyciele, to są biznesmeni, to są też uczniowie różnych szkół z Suwalszczyzny i w tym momencie nie można ich w taką kategorię zawodowych muzyków wpisać. A repertuarowo powiedział pan, że wysoko ten repertuar. To jest kto wszystko wybiera? Tak, to jest to kwestia założenia. Myśmy już u podstaw tego założenia, przynajmniej ja to tak sobie wyobrażałem, że będzie to zespół, który będzie muzykował. Niestety żyjemy tu, gdzie żyjemy, tak? Jest to jakiś tam obszar prowincji, w związku z tym sami musimy sobie stworzyć warunki do tego, aby móc pewne rzeczy wykonywać. Nie zawsze one są osiągalne dla nas, tak? W związku z tym sądzę, że w dużej mierze nam się to udaje, bo założenie było takie, aby jak największą ilość muzyków muzyki wykonywać, zwłaszcza tej oratoryjnej, która wymaga dużego aparatu na przykład wykonawczego, o co jest tutaj w tym regionie bardzo trudno. No, tutaj trzeba wszędzie ze wszystkim dojechać. Tu jest jakiś tam brak kwestii wykonawczych, czyli muzyków. W tej chwili jest to już znacznie lepiej, no, na dzień dzisiejszy. Natomiast kiedy myśmy zaczynali, to rzeczywiście musieliśmy uporać się z wieloma rzeczami. No ale też trzeba jasno powiedzieć, że jakąś część w Suwałkach rzeczy organizujemy i robimy. Bardzo dużą część organizujemy gdzieś poza Suwałkami i to w zasadzie nie tylko w regionie, ale gdzieś poza. Zdarzało nam się wystąpić czy zagrać w bardzo fajnych miejscach i to rzeczywiście rzeczy, jak to Krzysztof powiedział, z najwyższej półki przy wielotysięcznej publiczności. Czyli to jakby może nie wszystkim dzielimy się tutaj z osobami mieszkającymi w tym regionie, aczkolwiek zdarzało się rzeczywiście. I kto to docenił, kto to zobaczył, kto was nagrodził przez te 20 lat? Nie jesteśmy chyba zespołem, który biega za nagrodami, tak? To jakby kompleksy pozostawiliśmy innym, natomiast tak sobie myślę, że tutaj na początku mieliśmy taki etap zmagania się z różnego rodzaju festiwalami, konkursami. Rzeczywiście poszło nam całkiem fajnie i żeśmy sobie formułę podczas tego rzeczywiście mocno realizowali, wcześniej założoną, no więc wycofaliśmy się z tych przygotowań konkursowych, bo to jest zupełnie inny cykl przygotowań, tak? To zupełnie już o co innego chodzi. Bardziej nas interesowało wykonywanie, tak jak powiedziałem, wielu utworów, no a to wymaga również czasu, no i przede wszystkim innego trybu przygotowań. Ja zawsze chciałem o to zapytać, teraz odbieram głos panu Grzegorzowi, zapytam pana Krzysztofa, co robi dyrygent w chórze? Po co jest potrzebny? Nastała cisza. Nastała cisza, tak, no bo w zasadzie kwestia osoby dyrygenta, modus vivendi, oś całego jej założenia, a też przy okazji osoba przyjaciela, który pokaże swoim przykładem, jak się powinno, czy drogi, której możemy coś fajnego osiągnąć. To jest też kwestia pewnego takiego znaczenia kierunków i jakby taki też wskazania motywacji do jakichś tam czynności. To nie tylko machanie batutu. Nie, to jest też socjalizacja każdego z członków zespołu. Obchody trwają tak na dobrą sprawę od grudnia, a co finalnie przygotowaliście? To jest właśnie ten najbliższy piątek, 16 o godzinie 19. Tutaj mamy cały blok. Rozpoczniemy mszą świętą od godziny 19, którą w całości, mam nadzieję, upiększymy muzycznie. Zaraz po niej będzie koncert. Koncert będzie składał się z kilku elementów. Pierwszym z nich to będzie utwór organowy. Kolejna rzecz to będzie preludium z Te Deum Charpentiera. Następnie Lacrimosa i Missa Solemnis Stanisława Moryto. Wykonawcy koncertu, bo to jest bardzo ważna informacja, będziemy posiłkowali się zespołem instrumentalnym, czyli sekstetem, warszawskim sekstetem instrumentów dętych, pod przewodnictwem, albo można by powiedzieć jako lider, Tomek Kirschling, bardzo znana postać, muzyk wielu składów, czy to mniej lub bardziej poważnych i rozrywkowych. Chór, czyli nasz suwalski chór kameralny oraz Marta Wróblewska, która wykona partię sopranu. Kolejne 20 lat przed wami. Jakie plany na najbliższe miesiące, na najbliższe lata? Rzeczywiście planów jest całe mnóstwo. To nawet nie wiem od czego zacząć, bo rzeczywiście planów mamy przynajmniej na 30 lat, tylko nie wiemy, czy będziemy je w stanie najbliższe miesiące zrealizować. Przygotowujemy... Kiedy was zobaczymy? Tak, no to najpierw w piątek, następnie przygotowujemy się do koncertu papieskiego w październiku. Automatycznie jakby następnymi będą koncerty pieśni pogrzebowych związane właśnie z okresem 1 listopada. Tradycyjnie kolędy na przełomie grudnia i stycznia. I w tym momencie tyle. Natomiast wiadomo, że też te plany są jakby konstruowane na bieżąco, w zależności od tego, jak możemy to wykorzystać, jak możemy to przeprowadzić organizacyjnie. Repertuarowo coś zmienimy? To znaczy ubogacimy na pewno, tak? Być może pojawi się fajna nowa propozycja na początku przyszłego roku, rzeczywiście, ale to jest taka duża rzecz, wymagająca sporych też finansów i nakładów. My miejmy nadzieję, że nam się uda i to będzie rzeczywiście taka, myślę, fajna sytuacja, nie tylko skierowana do osób, które lubią muzykę chóralną czy poważną, ale w zasadzie wszystkich, bo pomysł, myślę, jest godny realizacji. Ale nie chcemy się na razie z tym dzielić, niech to będzie jakaś nasza taka słodka tajemnica. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Czego życzyć chórowi, dyrygentowi? Osoby mamy, zdrowia, to na pewno nam wszystkim, tak. Przede wszystkim czasu i spokoju w pracy, to chyba najważniejsze. Z otwartymi rękoma przyjmiecie nowych członków? Tak, aczkolwiek nie narzekamy na braki. W związku z tym również będziemy musieli to zweryfikować. Grzegorz Bogdan, dyrygent Suwalskiego Chóru Kameralnego, Krzysztof Snarski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Viva Musica byli Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.